Witam wszystkich bardzo serdecznie w Smoczej Karczmie, w kolejnym odcinku Młotcastu, czyli podcastu o świecie i systemie Warhammera. Dzisiaj ponownie gościmy Pioma. Dzień dobry, Piomie. Uszanowanko. Oraz Konrada, którego możecie znać z naszych sesji RPG. Dzień dobry, Konradzie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zanim zaczniemy, zapraszam was jeszcze na mojego Patronite'a, gdzie za wsparcie mnie uzyskujecie m.in. dostęp do Discorda dla patronów, czy pisane przeze mnie scenariusze, gdy tylko takie się pojawią. I z góry dziękuję za wsparcie. Dobra, to w sumie zaczniemy sobie od tego, że zadam ci, Konradzie, pytanie odnośnie twojego doświadczenia z Warhammerem. Zadawałem takie Piomowi ostatnio, to tobie zadam to samo. No więc tak, ja na pewno w temacie sesji i RPG-ów, no to jestem najmłodszy stażem tutaj z naszej trójki, ale no myślę, że wiem już co nieco o uniwersach Warhammera. Trochę tam już trochę czytałem, trochę już grałem, więc jakoś tę wiedzę myślę, że całkiem sporo posiadam i myślę, że pozwoli mi ona tutaj jakoś konstruktywnie się wypowiedzieć. Dobrze, to jeszcze odnośnie edycji Warhammera, w której grałeś. No to grałem w drugą edycję, no ale to kto nie grał, można powiedzieć, w Polsce, a ostatnio grywam w czwartą i jestem zadowolony. Dobra, to w takim razie pewnie bez dłuższego przeciągania, bo kto chce słuchać wstępów, przejdziemy sobie do naszych tematów, które mamy przygotowane. Mamy ich dwa, w teorii mamy też trzeci, jeśli będzie starczyło nam czasu, więc przejdziemy sobie do pierwszego, czyli do zmian mechanicznych i lorowych pomiędzy drugą i czwartą edycją Warhammer Fantasy Roleplay. Kto chciałby się jakoś wypowiedzieć pierwszy na ten temat? Może ja mogę od razu powiedzieć, że jestem zadowolony. W skrócie. A to chyba większość ludzi jest zadowolonych z czwartej edycji, choć są też głosy przeciwne odnośnie niektórych kwestii. Możemy nawet przejść teraz do konkretnie mechaniki, bo to jest chyba taki najbardziej, że tak powiem, kontrowersyjny temat, jeśli można to tak nazwać, choć tych głosów negatywnych nie jest tak dużo. I dokładnie mi tutaj chodzi o, proszę ja was, system przewag w walce. Znaczy, od razu na wstępie, jeżeli chodzi o same przewagi, to dla mnie to jest dobry system. Dla mnie to jest dobry system, dlatego że on jest sytuacyjnie, narracyjnie w miarę sensowny. Że jeżeli walka postępuje i jest po myśli albo nie po myśli, no to realnie staje się coraz trudniejsza lub coraz łatwiejsza. Jak można bardzo na chłopski rozum do tego podejść. Znaczy wiadomo, że chłopski rozum robi z praktyki kupę, ale powiedzmy, że najczęściej tak jest. No wiadomo, zdarzają się zwroty akcji, ale zwroty akcji też ten system przewiduje i też dodaje do tego odpowiednie talenty, które można wykorzystać do tego, żeby potknięcie obrócić gdzieś tam na swoją korzyść albo załagodzić upadek na dupę, który gdzieś tam się dzieje w trakcie walki. Ja ci powiem tak, ogólnie moim zdaniem, jeśli chodzi o system walki pomiędzy jakby czwartą i drugą edycją, to druga edycja o wiele bardziej pozwalała odczuć jakby tą drogę od zera do bohatera, a czwarta jest troszkę szybsza i o wiele bardziej heroiczna. Z tym, że problem w drugiej edycji był taki, że faktycznie zaczynało się od zera, było to, można było to poczuć, z tym, że kiedy nasza postać rozwijała się, to w którymś momencie, kiedy ona uzyskiwała, nazwijmy to, nie wiem, mistrzostwo w na przykład walce wręcz, to ona była dosłownie nie do pokonania. Nie było możliwości, żeby przeciwnik po prostu jej coś zrobił, bo najzwyczajniej w świecie miała bardzo dużą tą walkę wręcz, a przeciwnicy byli słabsi. Natomiast w czwartej edycji to wszystko zależy od tego, dosłownie od szczęścia. W każdym momencie przeciwnik może się obronić, bo są rzuty przeciwstawne
i tak samo punkty przewagi, które przeciwnicy mogą zdobywać. Znaczy ja bym tutaj powiedział, że we wszystkich grach RPG to jest trochę hazard. To jest turlanie kością, to jest szacowanie rachunku prawdopodobieństwa, zwłaszcza w tak pięknym systemie, jeżeli chodzi o kasto jak do młotka. To jest, ta kalkulacja jest jeszcze bardziej czytelna, jeszcze bardziej, powiedziałbym, taka klarowna. Jak się szacuje, jak się rachuje gdzieś tam te rzeczy. Nie zgodziłbym się, że jest prostsza, bardziej heroiczna, tak na pewno. Czyli nie jest na pewno prostsza, bo czwarta edycja wniosła bardzo dużo mechanik, które wydaje mi się, że mogą nawet komplikować troszkę pod względem mechanicznym walkę w porównaniu do drugiej edycji, która była wiele prostsza mechanicznie. Też były mechaniki tam, wykonywanie tam zmyłki i tak dalej, przesuwanie się w kolejce, wykonywania akcji, na przykład tam te finty, nie finty i tak dalej. No jakby to wszystko jest, to wszystko gdzieś tam jest mechanicznie po to, żeby ta walka nie była tak bardzo jednostajna, jednoliniowa. Ale no jeżeli dwie postacie, powiedzmy, na dosyć wysokim poziomie się ze sobą spotykają w drugiej edycji, no to walka często wygląda tak, no to ja wykonuję pierwszy atak, no to ja blokuję. Ja wykonuję drugi atak, no to ja unikam. No i w drugą stronę to samo. I znowu to samo, i znowu to samo. I tak można siedzieć i 15 minut turlać, aż w końcu komuś się noga podwinie, tak, a jeżeli obie osoby mają dosyć wysoko rozwiniętą tam tą zwinność pod uniki, umiejętności walki w zwarciu, no to powiedziałbym, że nie wiem, decydujący może być ekwipunek tutaj na ten temat. Znaczy mi się wydaje, że to tak wygląda w większości systemów RPG. No tak, ale czwórka znalazła piękne rozwiązanie tego problemu z tym, że są to testy przeciwstawne, że test przeciwstawny wiesz, z większą, mniejszą ilością porażek lub sukcesów daje rezultaty. Wszystko daje rezultaty i to jest fenomenalne. No tak. Gra jest szybsza, jest dynamiczniejsza. Jak komuś się chce używać mechaniki, używać talentów, które jego klasa postaci go obdarowuje, no to jakby chwała jemu, bo no to po prostu też można w ten sposób odróżnić gracza, który ma świadomość swojej postaci, ma świadomość mechaniki, z nich korzysta, od takiego, który po prostu atakuje i unika, czy tam atakuje i paruje, tak? No i jedna rzecz, która bardzo mnie cieszy, że się zmieniła, to, że można parować, unikać dowolną ilość ciosów. Bo jak w dwójce liczba przeciwników wynosiła 3, ty byłeś koksem, a biłeś się, albo 5 nawet, załóżmy, bijecie 5 chłopków, a ty jesteś koksem, masz porządną zbroję, porządne umiejętności. Wydaje mi się, że taki bojownik, heros, który odbył jakąś gargantuiczną drogę, pokonał Jabbersmoki, nie? Jakieś inne różne takie tałataństwa, jakichś mutantów, rycerzy chaosu, skawenów, przeszedłby przez tych 5 chłopków jak świnia przez pomidory. No nie oszukujmy się. I czwórka daje ci taką możliwość. Jeszcze niektórzy, tutaj muszę wtrącić o jednej zasadzie homebrew, której zdarzyło mi się grać. Killing Spree się nazywa. I w momencie, w którym jednym ciosem zabija się przeciwnika, ma się dodatkową akcję. To nie jest chyba zasada homebrew. Ona jest chyba w podręczniku normalnie wspomniana jako opcjonalna zasada. Mhm. Może i była w podręczniku, faktycznie. Może i była w podręczniku, ale to wtedy to się robi heroik. I wtedy to jest przechodzenie jak świnia przez pomidory. Możliwe. Dobra, a ty, Konradzie, jakby masz coś do powiedzenia na temat zasad mechanicznych? No może, nie wiem, czy to jest konkretnie mechanicznych, ale dla mnie taką trochę kontrowersją na samym początku był system profesji z czwartej edycji. To jest jak najbardziej i mechanika. Rozumiem, czyli tak. No cały czas, mimo że jakby już oswoiłem się w pełni z czwartą edycją i uważam, że jest chyba fajniejsza, to
Ten system profesji, gdzie dostajemy profesję, mamy kilka poziomów jej, tak liniowo. W niektórych przypadkach mam wrażenie, że to ma większy sens, a w niektórych jest to trochę uciążliwe. I tutaj jakby, no, zdaję sobie sprawę, że tutaj można, jeśli Game Master pozwoli, no to można tam na przykład ominąć te niektóre przeszkody, które tutaj się rodzą w stylu, nie wiem, jesteś kapitanem kapłanów wojowników, ale stwierdziłeś, że chcesz być po prostu zwykłym arcykapłanem, takim dodatkowo jeszcze, powiedzmy, że porzucił walkę i teraz chce być takim uczonym kapłanem w habicie, nie? No to jak patrzę na tą profesję, no to łapię się za głowę i myślę, że musisz po kolei znowu przechodzić przez te wszystkie poziomy. I tutaj to jest taka trochę bolączka, mam wrażenie. No ale wydaje mi się, że można to jakoś pominąć, jeśli jest aprobata mistrza gry. No to tak, no to oczywiście, że można to pominąć. Znaczy ja tutaj mam jedno spostrzeżenie do tej tezy, do tego spostrzeżenia, że jeżeli to jest w ramach jakby podobnej klasy, to też trzeba mieć na uwadze to, że powiedzmy, nie wiem, jesteś na, tak jak masz kapłana wojownika, tak? Kapłan bitewny. Jesteś powiedzmy na tym trzecim poziomie profesji kapłana bitewnego. Ale twoja postać przechodzi jakąś wewnętrzną przemianę i dochodzi do wniosku, że on już nie będzie kapłanem bitewnym, będzie, nie wiem, właśnie kapłanem tam, nie wiem, Szali. I on już nie będzie walczył. Właśnie, albo jakiegokolwiek innego boga, ale dochodzi do wniosku, że on gdzieś tam już nie chce walczyć, on jakby bardziej będzie tam, nie wiem, teologiem, wsparciem duchowym, czy będzie rzucał bufy i z tyłu stał. To taka postać ma cały szereg rozwojów, które i tak są adekwatne do tego, żeby przy przejściu z klasy na klasę mieć tą, nie wiem, siłę woli, ogładę, inteligencję rozwiniętą, więc już nie musi ich rozwijać. To samo tyczy się umiejętności, tam, nie wiem, wiedza, teologia, wiedza, język tajemny, wiedza coś tam, powiedzmy tak, że pokrywa się. Ja nawet mógłbym być skłonny stwierdzeniu takiemu, że połowa albo nawet 3/4 tych rzeczy, które miałbyś potencjalnie rozwinąć od pierwszego poziomu profesji, one się pokrywają ze sobą. A co więcej, będąc kapłanem bitewnym, powiedzmy trzeciego stopnia, też niemożliwym jest, aby zostać z powrotem akolitą. To znaczy, że tak mechanicznie, no to faktycznie ktoś byłby prawdopodobnie nie akolitą, tylko już kapłanem, czyli startowałby nie z powrotem z pierwszego poziomu profesji, tylko z drugiego, powiedzmy, czy trzeciego, analogicznie do tego, co ta postać już osiągnęła. No tak, ale wydaje mi się, że w drugiej edycji ten system był trochę, no, troszkę mniej pokomplikowany i mam wrażenie, że trochę taki bardziej przystępny, to znaczy po prostu kończyłeś daną profesję, patrzyłeś sobie, co tam miałeś po prostu w profesjach wyjściowych, ewentualnie jeśli był jakiś tam pomysł, który akurat fabularnie się zgadzał, to mogłeś pogadać z mistrzem gry, ci pozwoli przejść na daną profesję i po prostu przechodziłeś na daną profesję, a nie jakby to powiedzieć, mniej było potrzebnych takich wygibasów, że tak powiem, umysłowo-logicznych. Ale moim zdaniem jakby to jest totalnie ta sama sytuacja w momencie, kiedy w drugiej edycji mistrz gry ci pozwalał wybrać profesję, której nie miałeś w profesjach wyjściowych, to jest dokładnie to samo rozwiązanie, które jest wykorzystywane w czwórce, kiedy mistrz gry pozwala ci zacząć na wyższym poziomie profesji. No tak, oczywiście wiadomo, że rozmowa z mistrzem gry może wszystko, że tak powiem, naprawić. Czy tutaj są też do tego? To ja tylko nadmienię, że też jest zaznaczone w podręczniku, że można ukończyć niedokończony poziom profesji, można zmienić profesję na inną. Trzeba po prostu mieć jakby mechanicznie daje 200 PD zamiast 100 PD, jeżeli nie spełniam warunków na przejście, albo gadam z MG, czy mi daje zielone światło na przejście na totalnie inną profesję i wtedy przechodzę na inną profesję i też po prostu walę 200 expa w to i tyle. Jakby
wydaje mi się, że to nie jest aż tak skomplikowane, jak się wydaje, kiedy się przechodzi do czynu, a nie teoretyzuje na dany temat. Że jakby, chyba nie wiem, nie spotkałem się nigdy z MG, który, jeżeli poda się mu racjonalne powody, dla którego postać przechodzi daną drogę, zmienia się jej narracja, jakoś wewnętrznie sama postać się zmienia, żeby czegoś nie zrobić. Właśnie bardziej też często MG nawet zachęcają do tego, że przynajmniej ja akurat może miałem tyle szczęścia, że spotkałem takiego, że zauważyłem, że to i to się dzieje. W sumie to mógłbyś zrobić to i to. I wiesz, i no w sumie jest to sensowne z punktu widzenia jakby rozwoju postaci, tego, jaką ona drogę odbywa. Znaczy... No dobra, no to jedziemy w ten temat, ale to nawet nie wiem, możesz to zrobić za 100, a nie za 200. Ja ci powiem, że są MG, którzy bardzo ograniczają graczy pod tą w tej kwestii. Czy nawet jeżeli narracja jest spójna? Tak. Aha, to tak trochę konserwatywni bardzo muszą być. Albo z zasadami twardogłowo iść. Znaczy, ja ci powiem, że to jest jakby ten typ MG, który gra pod siebie, w sensie tworzy grę pod siebie, a nie tworzy gry pod graczy. O, to ja współczuję. Znaczy, to też zauważyłem na przykład, nie wiem, oglądając jakąś tam sesję, nie będę tutaj wyjmował w związku z negatywną oceną. Nie wyjmuj. Nie, w związku z moją negatywną oceną, że faktycznie są MG, którzy prowadzą sesję dlatego, żeby się pobawić w Boga i żeby wygrywać, że gra przeciwko graczom MG, a nie po to, żeby się wszyscy fajnie bawili i żeby stworzyć fajną historię, fajną narrację, poprzeżywać te emocje i tak dalej, ponerdzić sobie też jakby w pewnym sensie, bo znaczy to nie, jakby zastanawiam się, z czego to może wynikać, z jakichś takich psychologicznych kwestii. Czy to jest, nie wiem, niska samoocena, którą ktoś sobie rekompensuje? Nie wiem. Jakby no, mogę się domyślać. No tak jak wszyscy. Dobra, to czy odnośnie mechanik są jeszcze jakieś kwestie, które... Inicjatywa w czwartej edycji, o. Tak, jak najbardziej. Wspomniałem w poprzednim odcinku, i tutaj też muszę napomknąć, powrót do inicjatywy, do testów na percepcję wynikających z inicjatywy, a nie z inteligencji. Jak mnie to po prostu szarpało mną, jak sobie gram wojownikiem i ten wojownik ma tej inteligencji po prostu, jakby nie ma w drzewku rozwoju inteligencji w klasach drugiej edycji, czwartej może również tak być. I jak ja bym się po prostu, no wkurzałoby mnie to, bardzo by mnie to wkurzało, bo jakby inteligencja postaci nie determinuje wiedzy postaci, tylko prawdopodobieństwo na posiadanie danej wiedzy. To znaczy można grać uduchowionym wojownikiem, który będzie się wypowiadał w sposób elokwentny, jeżeli jego backstory będzie temu sprzyjające. I on nie musi mieć dużo inteligencji. On może się wypowiadać elokwentnie, on może się wypowiadać jakby z pewną dozą wiedzy. Nie wejdzie mu test na inteligencję? No akurat tej danej rzeczy nie wie. A często ktoś utożsamia to, że ktoś ma tej inty niewiele z tym, że ta postać jest idiotą, albo że jest prostakiem, albo że jest prosta. Jakby prosta i prostak to też jest duża różnica. Znaczy tak to chyba nawet działa w DD-kach. Jeśli masz, nie wiem dokładnie ile... Chyba poniżej 8 czy poniżej 7 inteligencji to twoja postać jedynie piśmienna na przykład. Tak, a no i właśnie, i tutaj w Warhammerze nie masz czegoś takiego, że masz mało inty, musisz grać idiotą. Nie musi tak być. I fenomenalną kwestią jest odejście od spostrzegawczości związanej z inteligencją. Wiadomo, można sobie wytłumaczyć to, że osoba inteligentna może mieć pewne paterny do tego, żeby wiedzieć, gdzie patrzeć, żeby widzieć. Okej, rozumiem. Ale spostrzegawczość to też jest taka cecha, która wynika na przykład bardziej z takich kwestii poznawczych, percepcyjnych, że po prostu ktoś to zauważa. No jeżeli on ma inicjatywę i nawet na ten kurde paskudny chłopski rozum, ta osoba bardzo się stara coś zauważyć, to
to wynika z inicjatywy, ma inicjatywę dosłownie, żeby coś widzieć, to może to wypatrzeć faktycznie. Odnośnie spostrzegawczości opartej na inteligencji, to ja ci powiem tak jakby z naszego życia, że ja znam bardzo dużo ludzi, którzy są bardzo inteligentni, ogarniają bardzo dużo rzeczy, ale kompletnie nie wiedzą, co się dzieje wokół nich, tak fizycznie. Dokładnie. No więc jakby... No to chyba wszyscy uważamy, że inicjatywa, powrót do inicjatywy w sumie z pierwszej edycji, nawet nie z drugiej, był bardzo dobrym krokiem. Chyba, że Konrad ma jakieś inne zdanie. Nie, nie, zgadzam się. Znaczy, ja jestem trochę niepocieszony, bo w sensie inaczej. Zgadzam się w pełni z tą zmianą, ale ja akurat doświadczyłem totalnie odwrotnej sytuacji niż Piom, bo ja na przykład w drugiej edycji sobie grałem czarodzieja, a potem w czwartej już była to inna postać, a no jak wiadomo, czarodziej miał dużą inteligencję i ta spostrzegawczość wchodziła cały czas, a tutaj już inicjatywa była trochę niska, bo pomyślałem sobie przy tworzeniu postaci, a to na pewno nie jest aż tak potrzebne, no i potem narzekałem cały czas. Cóż, ale no to jest jakby, to już jest kwestia, to nie jest kwestia jakby, to jest już po prostu mój błąd, moja wina, że tak powiem, a nie mechaniki, która jest jak najbardziej sensowna. Ja tutaj słowem jeszcze dodam, że możesz rozwinąć po prostu percepcję, spostrzegawczość. Jeżeli masz w drzewku rozwoju schematu postaci, to nie musisz mieć nawet inicjatywy dużej, a dużo tańszym kosztem możesz po prostu rozwinąć tą konkretną umiejętność, która bazuje na tym skillu. I to też, tak, to też w czwórce jest fajne. To też w czwórce mi się bardzo podoba. Znaczy w drugiej edycji też mogłeś rozwijać umiejętności, tak, które były jakby nie z twojej profesji, tylko to było droższe, a tutaj chyba to jest za normalną cenę. Znaczy też tak, tak, oczywiście, tylko w dwójce miałeś te rozwoje cech po 5, umiejętności po 10, 10 za 100 chyba i 5 za 100, co nie? Mhm. Jakby w schemacie rozwoju. Tak. A tutaj jakby to wszystko się fajnie skaluje. To też jest mega, że się skaluje, a nie, że jest za każdym razem 5 to stówka, 5 to stówka, 10 to stówka, 10 to stówka. W ogóle jakby ucięli w ogóle 1-0 przy expie, tak mi się wydaje, przy rozwoju i tak dalej. W sensie nie, że tego expa się wydaje jakby mniej i łatwiej jest wywijać postać, ale po prostu najzwyczajniej w świecie zredukowali liczby do mniejszych w czwartej edycji. No bo po prostu kupujesz jakby rzeczy kosztują mniej expa, ale za to mniej za to otrzymasz, nie? No tak, to prawda. Znaczy no to też prosty rachunek, tak? Jak masz pierwsze 5 punktów kosztuje stówkę, każde 5 punktów w drugiej edycji cech kosztuje stówkę, tak? A z kolei w czwórce pierwsze 5 kosztuje 125, drugie 5 już kosztuje o 5 więcej każdy jeden punkt, czyli ogólnie potrzebujesz więcej doświadczenia. Po pierwsze, więcej doświadczenia, żeby kupić i pierwsze 5, i jeszcze więcej doświadczenia, żeby kupić każde kolejne 5. Jeżeli chodzi o umiejętności, jeżeli chodzi o umiejętności, też jest jeszcze więcej. Bo tam się pierwsze 10 punktów to jest 100, tylko że można to rozwinąć dwa razy, o ile dobrze pamiętam. A jeżeli chodzi o czwartą edycję, to pierwsze 5 jest 50, a drugie 5 jest już 75. Czyli tam płacisz stówkę za dychę, a w czwartej edycji płacisz 125 za dychę. Możliwe. Więc jeżeli chodzi o czwórkę, to czwórka wymaga więcej doświadczenia już na pierwszym rozwoju postaci. Wymaga więcej doświadczenia niż dwójka. Że można mieć wrażenie, że nie jest tak, dlatego że się więcej rozwija, bo jest to rozdrobnione na jednostki, a nie na piątki i dziesiątki. Można po prostu mniejszymi wartościami tą postać rozwijać. No tak. Też uważam to za taką zmianę. No, dzięki temu można sobie trochę bardziej, mam wrażenie, personalizować tą postać, niż tylko
nie wiem, tam rozwijanie cech i raz na jakiś czas plus 10 do umiejętności. To też takie było trochę... No jeszcze talenty. No jeszcze talenty, wiadomo, ale to było takie trochę... No, w stosunku do czwartej edycji jest, wydaje się to jednak trochę ubogie mimo wszystko. Może. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kwestii lorowych, bo już mówimy o tym 25 minut o mechanice. Przejdźmy sobie do kwestii lorowych, do różnic pomiędzy czwartą edycją a drugą edycją, które zostały wprowadzone. Pomijamy trzecią oczywiście, bo to z wiadomych przyczyn. I od razu gnomy. Gnomy, tak. O, tak. Powrót gnomów. Tak, powrót gnomów z pierwszej edycji. Fimiry? Tak, tak. Fimirowie, czyli te jakby... Cyklopy magiczne. No takie jakby jaszczurki humanoidalne, albo bardziej płazy. Trudno to jakby skategoryzować. Wyglądały trochę jakby miały dzioby. Tak, i z jednym okiem. No. Które tam żyją sobie na bagnach głównie, gdzieś tam pewnie koło Marienburga. I generalnie wyznają chaos. Mają tam swoich czarnoksiężników, jakieś tam klany. I uważam, że to jest jakby... taka autentycznie oryginalna warhammerowa rasa, której nie wiem, czy była wcześniej gdzieś w jakimś takim bardziej popularnym uniwersum tego typu rasa akurat, no bo tam jakieś tam, wiadomo, krasnoludy, elfy, czy tam jakieś tam mroczniejsze elfy, jakieś tam, wiadomo, czarnoksiemstwo, demony, to wszystko gdzieś tam wcześniej, mam wrażenie, było. A takie na przykład Fimiry, no Fimirowie wydają się całkiem oryginalnym pomysłem. Dla mnie Fimirowie to jest takie coś, że autorzy sobie usiedli przy piwku wieczorem i mówią tak. Zróbmy takiego antagonistę, który byłby totalnie w ogóle z kosmosu. Jeden mówi, dobra, to niech ma jedno oko jak cyklop. Drugi mówi, no to niech ma dziób. Trzeci mówi, no to niech będzie jeszcze gadem albo płazem. Czwarty powie, to niech jeszcze będzie magiczny. I niech żyje na bagnach. Nie kleją totalnie. Nie kleją się ze sobą, moim zdaniem, jakby jako taka rasa. A tutaj, dobra, robimy to. Ale ja uważam, że to świetne, bo jakby w Warhammerze nie mamy bardzo dużo ras tego typu, bo większość jakby państw, kultur, stworzeń, istot i tak dalej, jest oparta w jakimś sensie na jakiejś części kultury naszego świata. Dla przykładu ogry są oparte na kulturze mongolskiej. Nehekara to jest Egipt, prawda? Bretonia, no to Francja, aka Wielka Brytania w jakimś tam stopniu. Estalia, Hiszpania, Tilea, Francja, jaszczuroludzie, Aztekowie, Inkowie i tak dalej. I nagle się pojawiają właśnie takie Fimiry, które w sumie nie są podobne do niczego innego. A są jakby rozumną rasą. Nie jak na przykład takie trole, które są w sumie półrozumne i one nie są oparte na niczym. Ja bym się na nich bardzo nie skupiał. Znaczy to jest na pewno ciekawa rasa. W ciekawych okolicznościach przyrody jest to fajna podstawa do tego, żeby robić kampanię typu ekspansja. Mhm. Ale bardziej na przykład dla mnie ciekawą rasą są gnomy. Gnomy, prawda. Gnom to jest problem. Sam dla siebie, dla otoczenia, bo gnom najczęściej udaje niziołka albo krasnoludzkie dziecko, jak jest gruby. Tam gruby. Krasnoludy nie są grube, krasnoludy są krasnoludzkie. Dobrze, to jeśli gnom jest krasnoludzki, to udaje krasnoludzkie dziecko. Ale są ciekawe, zwłaszcza, że jeszcze tam one mają ten romans z wiatrami magii cienia. Mhm. Tam też jakieś mechaniki są, że... Nie tylko magii cienia akurat. Tak, no ale nie, jakby to jest coś, co mi szczególnie zapadło w pamięć akurat. Znaczy oni są, z tego co wiem, jakoś tak na takim bardzo jakby podstawowym poziomie są związani z tym wiatrem ulgu w jakiś tam sposób, przez co ich natura jest taka trochę... troszkę taka tajemnicza, nie powiem, że szemrana, bo to już zależy od gnoma, ale... Nie, no zazwyczaj taka, jest szemrana. Ale taka tajemnicza generalnie i... znaczy to jest właśnie ciekawe, że o tych gnomach dostaliśmy dużo informacji, które jakby jak w przypadku wielu rzeczy, które teraz na przykład wróciły w czwartej edycji fabularnie,
to dostosowano to do aktualnego jakby wyglądu świata i do kanonu, bo gnomy, które gdzieś tam były wcześniej, chociażby w jakimś tam White Dwarf, czy w jakichś tam podręcznikach do bitewniaków wspominane, to było dosłownie krasnoludy, tylko mniejsze. A tutaj już w tej czwartej edycji dostały jakiś taki trochę swojej własnej tożsamości i też tam mamy informację, że oni gdzieś tam mają swoją stolicę, która jest ukryta magicznie, jeśli dobrze kojarzę. Tak, tak jest. To jest też ciekawy temat. No i że oni właśnie nikim nie ufa, bo tam podejrzewają jakieś tam albo niecne sprawy, albo nawet jakieś tam czarnoksiemstwo. No to, że właśnie oni często golą te brody, które im tam naturalnie rosną jako krasnoludów, to oni je golą, wpakowują sobie jakieś tam poduszki, żeby nie być to, niby to grubszymi i udają na przykład niziołków, żeby nikt ich palcami nie wytykał. No to jest... To daje jakby pora do popisu na sesję po prostu, nie? Bo gnomy też to jest grywalna rasa w czwartej edycji. Czy w ogóle one mają bardzo ciekawą historię i kulturę, proszę ja ciebie, która jest całkiem dobrze opisana i one mają swoje klany, one mają swoje właśnie miasta poza tą stolicą. One z tego co wiem, no nie z tego co wiem, tylko wiem, że jest opisane nawet sposób ich nadawania imion. I tutaj małe miejsce na reklamę, bo na kanale jest film o gnomach, może nie jakiś super długi, ale całkiem obszerny, jeśli chodzi o informacje. Więc zapraszam do serii Historia Świata Warhammera. Jeśli kogoś interesują gnomy, koniec reklam. Tak, tam jest bardzo dużo informacji. No, a tak z takich jeszcze, już może niekoniecznie przywracania tych starych rzeczy, tylko na przykład to, co czwarta edycja Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym przywracaniu może, bo jest jeszcze jedna kwestia. Bogowie porządku. O tak, to jest ciekawy temat. Ja tutaj nie jestem jakimś ekspertem, ale słyszałem, że ci bogowie porządku to mieli być takim trochę, na taką trochę dedekową modłę, mieli być przeciwieństwem tych bogów chaosu. No bo ja też... bym nie powiedział, że na dedekową modłę, bo na dedekową modłę to moim zdaniem są normalni bogowie starego świata, czyli tam wiesz, Sigmar, Shalia, Verena itp. A no być może, bogowie porządku być... to jest jakby... No. To jest jakby totalne przeciwieństwo chaosu i ono też jest skrajne i ono też nie jest jakby, że tak powiem, konkretnie dobrą opcją, jako że jest przeciwieństwem chaosu. To ja bym to, nie wiem czy to będzie dobre porównanie, bo nawiążę teraz do WoWa, do sytuacji odnośnie Naru z Legionu. No... Może to nie jest dobre porównanie. Znaczy, może jest, ale ja generalnie nie jestem fanem akurat zmian, które tam się działy od tamtego momentu, ale to już to nie jest temat. Legion był jeszcze tego. Dobry. Znaczy, no to nie jest podcast do WoWie, tak? No dokładnie. Więc tak, jakby... najwięcej informacji w czwartej edycji mamy przede wszystkim o Solkanie, który był tam starożytnym bogiem tam z Imperium Remas bodajże. Mhm. No on jest tam opisany, że jakby jego wyznawcy są jeszcze bardziej radykalni niż jakieś tam, nie wiem, najbardziej radykalni Sigmaryci, najbardziej fanatyczni, że tam mają chyba przykazania ci Solkanici, że no wręcz nie można mieć żadnych jakby przyjemności w życiu, tylko trzeba się cały czas umartwiać i eliminować chaos. To nawet to i tak nie jest najgorsze. Oni mają, z tego co wiem, częścią ich jakby kultu, jest to, że gdy złapią jakąkolwiek, choć najmniejszą mutację, powinni dokonać samospalenia. No właśnie. Znaczy no to ja widzę to tak, że bogowie porządku i ten Solkan to jest dosyć mocna, radykalna przeciwwaga do bogów chaosu. Chociaż ja bym bogów chaosu też jako takich bardzo... uważał, może poza Kornem, jako takich bardzo radykalnych. Właśnie ten Solkan z tego co jakby miałem styczność, no to Solkan jest takim już poziom pro bycia radykałem.
Znaczy ja ci powiem tak, no bogowie chaosu wszyscy dążą do tego, żeby do zniszczenia całkowitego, więc... Znaczy tak, ale chodzi o to, że jakby dogmaty bogów chaosu są pewnym spektrum i mają wiele oblicz, mają wiele twarzy, mają wiele imion i swoich aspektów. Powiedziałbym, że są barwne, interpretatywne, a Solkan jest dosyć jednoznaczny, jakby tutaj takiej znaczy mojej tak, to prawda. Czy ogólnie bogowie chaosu... bogowie chaosu dążą do zniszczenia, tak? A bogowie prawości, oni są radykalni tylko w taką stronę, że oni chcą całkowitego podporządkowania świata, który będzie żył zgodnie z określonymi regułami, nie będzie wychodził poza schematy i każdy będzie działał, wiesz, jak robot czy trybik w zegarku jakimś. Znam taką partię polityczną, co ostatnio rządziła w Polsce. Dobra, nie idźmy w tą stronę. Nie. Wiedziałem. Nie, ale jak tak teraz o tym pomyślałem, to mam trochę wrażenie, że po tym jak jakby wtedy, to powiedzmy to 20 lat temu, bogowie prawości zniknęli z kanonu Warhammera, to wydaje mi się, że w pewnym pokrętnym sensie trochę ich miejsce zajął Nagash, bo Nagash też jakby w jego doktrynie jest, że może być tylko Nagash, a reszta to są jego niewolnicy bez mózgu. I to też trochę jest takie, że on też chce zaprowadzić absolutny porządek i zniszczyć chaos. Tylko, że może trochę innymi metodami niż bogowie prawości, ale są tam jakieś podobieństwa, mam wrażenie. Możliwe. To jest ciekawa teoria, ale nie wiem, czy bym tutaj się mógłbym się pod tym podpisać. Jakby to wymagałoby bardzo długiej debaty i otworzenia przed gębą masy podręczników i wertowania Wikipedii, żeby można było to jakby więcej znaleźć tą tezą. Znaczy jest na pewno ciekawa. No tak. Oprócz tego też, jak już tak mówimy o tym przywracaniu rzeczy z pierwszej edycji, to w pierwszej edycji w ogóle, z tego co wiem, na początku było mało bogów chaosu. Chyba nie było na przykład Slaanesha. Ale był bóg chaosu, który nazywał się Malal. I to jest jakby bóg chaosu, który jest antytezą bogów chaosu. W sensie inaczej. To jest bóg takiej już totalnej anarchii, totalnego chaosu, który nie uznaje nawet innych bogów chaosu. Chce, jakby dąży do ich zniszczenia i chce po prostu totalnego nieładu. I tam były problemy generalnie z... Games Workshop miał problemy chyba z prawami do tej jakby postaci, do tej nazwy. I z Fantaziaka on całkowicie zniknął. I został chyba w 40, ale... Nie był wspominany chyba długo w 40 przez kilkanaście lat. Tak, tam chyba były jakby Chapter Marines, który jego wyznaje, był wspomniany dość niedawno, ale to nie sam on, więc... No i w 40 występuje pod inną nazwą, czyli Malis, no bo tamta nazwa jest jakby... Games Workshop przegrał batalię o tą nazwę. I właśnie jestem ciekaw, czy Cubicle 7 nie będzie próbował jakoś go przywrócić, bo ja osobiście uważam, że to jest bardzo ciekawy koncept. To jest trzecia frakcja, po prostu. Znaczy, ale my w sumie mieliśmy jeszcze innych bogów chaosu wspominanych. Znaczy, no tak, bo... ale tutaj jakby to jest taka trzecia frakcja, bym powiedział, definitywna. No tak, znaczy mieliśmy jeszcze w pierwszej edycji, w dość niesławnej części Wewnętrznego Wroga, czyli Źle się dzieje w Kislewie, wspomnianych jeszcze dwóch bogów chaosu, tylko nie jestem w stanie sobie teraz ich imion przypomnieć. Ja jestem, nazywali się Zuvasin i Nekoho, tak. Z tym, że oni byli pierwszą próbą zastąpienia Malala, bo wtedy już te prawa, tam ten autor tego komiksu jakiegoś tam sobie, że tak powiem, zawłaszczył i już Malal nie mógł występować. I z tego co kojarzę, to oni już... po prostu Games Workshop, czy tam twórcy pierwszej edycji, po prostu wzięli go, rozdzielili na dwie postacie, które jakby się uzupełniają, które są po prostu dwiema połówkami Malala. Znaczy, to też jest ciekawe. Znaczy, to jest ciekawe z tego względu, że
To jest ciekawsze, o tak powiem. Bo jeden bóg, jego aspekt powiedzmy, a dwóch bogów, które aspekty się dopełniają, daje pole do problemów wewnętrznych jakby między i komplikuje jakby tą całą relację. Ja bym powiedział, że to jest też coś dobrego. No tylko pytanie, czy z tego byś nie zrobił taki gorki morg? To też jakby takie dwie strony tego samego medalu. Znaczy może tak, ale to zawsze jest jakieś pole do tego, żeby coś pokomplikować i coś jakby mieszać. No pewnie tak. Bo po prostu bycie wyznawcą jednego, który jest totalnie jakby masz jego widełki, jest odtąd dotąd. Jest proste. Jakby w założeniu jest proste. Bo znasz jego zasady, jego reguły, jego, nie wiem, aspekty, jakieś różne różniaste rzeczy. Koniec. A jeżeli tego Boga rozbije się na dwa, widełki się trochę rozszerzy w jednym i w drugim wypadku, żeby było coś, co się przecina i coś, co się nie przecina, to daje to potencjał do tworzenia wątków, do tworzenia konfliktu, do tworzenia różnic nawet pomiędzy wyznawcami jakby tej samej pary bogów. Że nawet nie, że będziesz miał wyznawcę jednego i wyznawcę drugiego i oni będą się tak przekomarzać, że tak powiem, ale będą finalnie gdzieś tam zgodni, tylko to może być jakby wyznawca dwójki i wyznawca dwójki i oboje z tych wyznawców będzie patrzyło na temat totalnie inaczej, przez pryzmat jakby ich tych dogmatów i różnic pomiędzy. To znaczy będzie się skłaniać bardziej ku jednemu z nich, ale ogólnie będzie wyznawać na przykład dwójkę. To jest ciekawsze, jak tak uważam. No pewnie tak, ale już tak może zostawiając ten temat tych teorii, to co nam jeszcze czwarta edycja dodała, na przykład jeśli chodzi o tworzenie postaci, no to w przypadku podręcznika o Lustrii dostaliśmy nową grywalną rasę, to wspominaliście o tym w poprzednim podcaście, czyli skinków. I to jest też ciekawa opcja, która właśnie pojawiła się w czwartej, której kompletnie nie było w drugiej, bo w drugiej edycji chyba nie było za bardzo w ogóle nowego świata. Nie, chyba w ogóle nie było. Tam się skupiali głównie na starym świecie, co jest trochę problemem czwórki, który się na starym świecie teraz bardzo mało skupia. Troszkę tak. I niestety te podręczniki do dwójki fabularnie są do końca kompatybilne z czwórką. Tak, to prawda, ale liczymy na to, że dostaniemy w końcu chyba podręczniki do na przykład Księg Graniczek czy Kislewu. Przynajmniej ja bardzo na to liczę. Ja akurat bardziej bym wyczekiwał, nie wiem czy są takie plany, ale ja bym bardzo chciał zobaczyć podręcznik odnośnie Ultuanu, bo to jest przecież, jakby taki... Ale to przecież wychodzi podręcznik do Ultuanu, proszę ja ciebie. Nie wiem, czy tak jeszcze, że powiedziawszy, no, ale... poczekaj. No to jeśli tak jest, to jestem bardzo rad. Głównie mi chodzi o to, że te wysokie elfy w WFRP są troszkę takie poszkodowane, mam wrażenie. Nie ma praktycznie żadnych zasad wysokiej magii, takiej stricte dla elfów. Nie ma jakby... Same te profesje czarodziejskie nie do końca pasują zawsze do elfów. Ten czarodziej próbuje, ale to jest takie nie do końca, bo jednak elfowie mają zupełnie mają inne podejście do magii niż kolegia z Altdorfu. No ale wracając, no to ciekawa jest opcja grania tym niewielkim zwierzęczłekiem i to jest chyba jedyna jakby odmiana ich, która się jakkolwiek nadaje do jakby umożliwienia ludziom do odgrywania, bo oni zostali tak stworzeni przez tych Old Ones, że oni jakby służyli za takich rzemieślników, u których się liczą jakieś tam umiejętności manualne i taka szybkość umysłu, inteligencja. I też służą niejednokrotnie u zwierzoludzi za dyplomatów, bo są najbardziej komunikatywni i jakby ich instynkt powoduje, że sami łatwo odnajdują się w grupie, pracując w grupie.
więc myślę, że akurat ta opcja nie jest aż taka odklejona, jakby się mogło wydawać. Sprawdziłem ogólnie. Ciekawe. Jest zapowiedziany podręcznik odnośnie Ultuanu. On został na GenCon panelu zapowiedziany. Chyba w tamtym roku? Został zapowiedziany podręcznik, proszę ja was, o krasnoludach, w którym mają być między innymi profesja kowali run. Został zapowiedziany podręcznik do Marienburga. I podręcznik, który tobie się może spodobać, Konrad, ponieważ został zapowiedziany podręcznik o Naggarot. O czym? O Naggarot, mroczne elfy. No to nie wiem, czemu miałby mi się spodobać, ale... Po prostu ja myślałem, że ty lubisz te klimaty. Nie wiem, czy ja lubię. W sensie tam jest takie trochę... No to jest... Specyficzną kulturę mają te mroczne elfy. To prawda. Tak powiem, jeszcze było... Mi też. Było jeszcze wspomniane to, że możliwe, że wyjdzie coś o chaosie. Z tym, że to nie będzie duża książka, ale bardziej zbiór jakichś tam mniejszych rzeczy i będzie wydane w formie PDF-a. To ciekawe. Naprawdę ten podręcznik od Naggarot mnie zaciekawił. Może nie dla jakichś, nie wiem, perspektyw na granie. Lustry? Znaczy nie w Lustry, tylko nie, może nie tyle jakby... Nie tyle, że perspektyw na granie jakimś takim mrocznym elfem, co właśnie eksplorowanie tych ich terenów, no bo to jest taka jakby taka mroczna Ameryka Północna trochę, mimo wszystko jakby uniwersum Warhammera. Czy no i trochę pod ziemią, trochę na ziemi. No właśnie, to jest ciekawe. To jest ciekawe. Właśnie tak, chyba to samo pomyśleliśmy. Co oni tam napiszą? Czy oni się od czegoś odetną? Czy tu będzie jednak potwierdzenie tamtego, na przykład podziemnego morza, czy jakieś tego typu rzeczy? To jest ciekawe. Wątpię, że się będą odcinać, ale to jest właśnie ciekawe, bo o tym podziemnym morzu bardzo mało wiemy, tylko wiadomo tyle, że mroczne elfy tego używają trochę jak takiego kanału panamskiego, że po prostu do przedostawania się pod kontynentem, jakby, żeby móc tam, nie wiem, atakować Kataj czy cokolwiek. Jest powiedziane, że to jest bardzo słabo jakby miejsce zeksplorowane i że występuje tam jakaś cywilizacja. Zaraz pytanie, czy to jest cywilizacja mrocznych elfów, czy czegoś innego? No właśnie, nie wiadomo. Czy wiadomo też, że tam występują... te takie po prostu te warhammerowe dinozaury. Mhm. Cold Ones one się chyba nazywają, więc może tam jest coś ze zwierzoludźmi, nie wiadomo. W każdym razie grunt, że to jest też coś, co jakby się wpasuje w nasz temat, bo druga edycja w ogóle nawet nie liznęła tego tematu. No tak, i jeśli to faktycznie pójdą tym tropem i tego nie odrzucą, no to będziemy mieli swoisty, że tak powiem, podświat z dedeków w Warhammerze, z tym, że w lepszym wydaniu prawdopodobnie, bo to no Warhammer. Dobra, bo za bardzo się rozwodzimy nad tym, a ja bym chciał jeszcze jedną kwestię poruszyć jeszcze w tym temacie, odnośnie tego, czy uważacie, że czwarta edycja zrobiła się bardziej, że tak powiem, bajkowa i kolorowa w porównaniu do drugiej, tak w miarę szybko, w kilku zdaniach. Nie, ja nie uważam. Ja też tak nie uważam. Znaczy, na pewno się zmienił styl. Na pewno się zmienił styl, bo mam wrażenie, że w drugiej edycji ten styl był taki charakterystyczny, jakby... nie wiem, nie znam się za bardzo na sztuce, ale... Surowy. Taki surowy, taki grubociosany mam wrażenie, chociażby jak się patrzy na grafiki jakieś. Bo minimalistyczny jednocześnie był. Tak. Dosadny, tak można powiedzieć. Tak, ale a czwarta edycja jest taka bardziej... jakby te arty, te grafiki mam wrażenie, że są ładniejsze w takim sensie, że są bardziej dokładne, mają więcej szczegółów i są takie trochę miększe, bym powiedział, ale wciąż moim zdaniem są mroczne i robią wrażenie czasami, no, szczególnie jak się patrzy na jakieś tam
okładkę podręcznika o Altdorfie na przykład, albo nie wiem, co tam jeszcze jest, o Middenheim, no to tam czuć ten klimat mroczny, nie można powiedzieć, że... Znaczy ja bym powiedział, że jakby czwarta edycja jest o wiele bardziej karykaturalna. Możliwe, ale... Znaczy ja bym powiedział, że im mroczniejszy świat, tym potrzebuje większego kontrbalansu do tego, żeby się po prostu tak, nie udusić. To prawda. Tak, i ogólnie tutaj jeszcze przytoczę pierwszą edycję. Pierwsza edycja była po części trochę humorystyczna. Z tym, że ona nie była humorystyczna w taki głupi, dedekowy sposób. Tylko ten humor był troszkę, że tak powiem, poważniejszy. I teraz czwarta edycja w porównaniu do drugiej przywróciła z tej jedynki taką dozę, nazwijmy to, czarnego, wisielczego humoru trochę. Znaczy, ja jedno spostrzeżenie muszę ci tutaj od razu wtrącić. Jeżeli miałeś wśród oglądających jakichś zagorzałych fanów D&D, to już nie masz ich. Bo za każdym razem, jak odnosisz się do porównania Warhammer D&D, to Warhammer jest lepszy. Bo dla mnie subiektywnie jest lepszy, z tym, że ja lubię D&D-ki. Dla mnie też, tylko jakby chciałem ci zwrócić uwagę, że ktoś się może poczuć urażony tutaj. Nie, to nie chodzi o to, bo ja jakby od razu mówię, ja lubię dedeki, ja mam na półce podręczniki z dedeków, prowadziłem dedeki, mam w planach prowadzić dedeki, między innymi wstąpienie do Avernusa, czy może jakąś kiedyś kampanię z trzeciej edycji. Ja jakby lubię ten świat, siedziałem w nim długo i uważam, że czasami potrzebna jest przerwa od mroczniejszego świata po to, żeby najzwyczajniej w świecie pobawić się w bohaterów w jakimś fantastycznym, troszkę bardziej kolorowym świecie, który w sumie, powiedzmy sobie wprost, można sprawić, że on jest mroczny. Tam są mroczne tematy, tam są mroczne postacie, są mroczne wątki, tylko najzwyczajniej w świecie troszkę więcej trzeba poświęcić czasu, żeby je dobrze wykorzystać w kampanii. Niż w Warhammerze, bo Warhammer ogólnie jest mroczny, a w DDK-ach to trzeba znaleźć, wygrzebać i dobrze to przystosować do sesji. Czy Warhammer jest mroczny, dlatego że jest socjologicznie i psychologicznie spójny w dużej mierze. Ktoś może powiedzieć, że gówno prawda, ale nie, no ja tak myślę, że jakbyśmy wzięli... dla mnie, o, DDK-i to jest taki Marvel trochę, a Warhammer to jest The Boys. Kim ma być? Ja się przyznam, bo ja The Boys nigdy nie oglądałem. No to powiem ci, że masz do nadrobienia arcydzieło i zazdroszczę ci tego. Mówisz? Bo to jest... Jeżeli jakkolwiek lubisz Marvela, to mówię, Marvel to jest D&D, a The Boys to jest Warhammer. I no to dobra. Jest bardzo, moim zdaniem, trafne określenie. No dobra, to kiedyś może dam temu szansę. Dobra, bo... Przez 50 minut rozmawiamy o pierwszym temacie, a mamy jeszcze drugi. Przechodzimy do drugiego. Chyba, że chcecie coś jeszcze powiedzieć o pierwszym. Wydaje mi się, że nie. Dobra. Jest okej. Dobra, to przechodzimy do drugiego tematu, o który trochę liznęliśmy w pierwszym odcinku, ale tak nie do końca, nie tak dogłębnie pewnie jak chcieliśmy. Choć tutaj też wolałbym, żebyśmy się aż tak bardzo nie rozwodzili, żeby nam to kolejnych 50 minut nie zajęło. I pomówimy sobie o wspólnych elementach Warhammera Fantasy i 40 tysięcy oraz o połączeniach między uniwersami. Okej, to może ja zacznę. Sorry, że się tak proszę cię bardzo. Na nie, proszę cię bardzo, wypinaj się. Proszę, proszę. No to generalnie nie da się ukryć, że jakby te uniwersa są bliźniacze. To są tutaj jakby dwie strony tego samego medalu, ale jednak nie są takie same, bo z jednej strony mamy tych bogów chaosu, którzy są identyczni. Demony chaosu są identyczne, są nawet te same postacie, te same demony po stronie chaosu, te same postacie są w Fantaziaku, w 40 i w Age of Sigmar. Znaczy, ja bym powiedział, że Warhammer 40 tysięcy to jest emo dziecko boomerskiego Fantaziaka. To w takim razie Age of Sigmar to jest Gen Z. coś takiego. Ojej, no ale to ja mam analogię, która dzisiaj padła, ale nie na nagrywkach. Że Warhammer Fantasy to jest palenie tytoniu i picie kawy, a 40 to jest FIA i energetyk, tak? A czy ja bym powiedział bardziej, że Age of Sigmar to jest energetyk i FIA?
No. Kurczę. Troszkę tak. Ale wracając, to nawet w sferze bitewniaków, nie jestem żadnym ekspertem, ale z tego co widziałem, to tych samych figurek, których się używa do gry demonami w 40, można użyć w Age of Sigmar. To są te same modele, te same postacie w fabule, jakby. Postacie się różnią. Czy nie, nie. Age of Sigmar ma taką samą podstawkę jak 40. Tak, Age of Sigmar i 40 ma okrągłe podstawki, a Fantazjak ma kwadratowe. Tak. No właśnie. Tak. Znaczy to miałem na myśli, że w Fantazji będziesz miał demona na kwadratowej, a w 40 na okrągłej. No, w Fantazji nawet, w sensie w The Old World, no to na razie jeszcze demonów nie ma, więc. Ale to tutaj jest nie między wiemy. Innymi dlatego, że jakby jest trochę różnica pomiędzy stylem gry w 40 a stylem gry w Fantazjaka, bo w Fantazjaku jednak steruje się konkretnie oddziałami, a nie pojedynczymi figurkami. I to prawda. Te to armie w 40 bardzo dobrze bawi się też mniejszymi po prostu armiami, mniejszymi oddziałami, które są jakby złożone z pojedynczych jednostek oddzielnych od siebie, a w Fantazji po prostu kierujemy konkretnym jednym oddziałem, który jest ściśle ze sobą złączony i najzwyczajniej w świecie kwadratowe podstawki jest ze sobą łatwiej złączyć niż okrągłe. Tak, tak. No więc to jest jakby kwestia chaosu. No i poza tym. No to generalnie te podobieństwa się troszkę kończą, bo Imperium Ludzkości i Imperium Ludzkości z Fantazjaka 40, no to są tak naprawdę zupełnie inne. Też, znaczy tu mamy łowców czarownic. Są wspólne elementy. Są wspólne elementy. Znaczy w każdym jakby, w każdej rasie, w każdej frakcji są jakieś wspólne elementy, ale jednocześnie widać znaczące różnice. Bo tu mamy Sigmara, a tu mamy Imperatora Ludzkości, no i nie sposób jest porównywać trochę tych postaci. Znaczy powiem ci tak, Sigmar jest Bogiem Imperatorem, a i Imperator Ludzkości też jest Bogiem Imperatorem. Nie do końca, bo Imperator Ludzkości to jednak jest ten szkielet na tronie, bez którego. Tak, ale za kogo on jest uważany? Nie jest możliwe. Ale za kogo on jest uważany? Za Boga Imperatora. Tak samo został wyniesiony do rangi Boga, tak samo jak Sigmar, i też nie miał na to wpływu, tak samo jak Sigmar. Czy nie miał wpływu, to jest trochę dyskusyjne. Znaczy jak się rodził Bóg Imperator 40, to też może kometa o dwóch ogonach przylatywała akurat. Tylko mieli to w poważaniu, no bo to jest kosmopolityczne społeczeństwo, tam jest dużo komet. Znaczy jak on się rodził, to nie było kosmopolityczne społeczeństwo, bo on się urodził z tego, co kojarzę, 400 lat przed naszą erą? Nie wiem, znaczy wiem, że to była jakaś taka, wiem, że to była starożytna Anatolia, no czyli dzisiejsza Turcja. Coś takiego. W jakimś takim neolitycznym więc plemieniu. Mi się wydaje, urodzi, że jeśli tam by przeleciała kometa o dwóch ogonach, to zostałoby to zauważone. Dobra, tak. Znaczy 40 to nie jest mój konik, więc po prostu. Mój jakby, też nie, ale. Ale no są te. Tak, ale do, jedna rzecz, która mi tylko jeszcze przychodzi do głowy z takich podobieństw, że i w Fantazji, i w 40 Slaanesh jest najmłodszym bogiem. I ja bym tutaj też punkt wyjścia dał do pewnej lokalizacji historycznej w takim krosie, gdzie na tym chronologii wydarzeń w ramach 40 pojawia się Slaanesh, gdzie w ramach Fantazji pojawia się Slaanesh, to można określić na tym, w którym momencie 40 dzieje się Fantazji. Być może. Znaczy ja akurat nie wiem, jak wyglądały jakby pojawienie się Slaanesha w Fantazjaku. Nie wiem, czy to jest nawet jakoś opisane szczególnie, ale no w 40 jest, no bo to jest jakby duże wydarzenie, które. Tak, upadek Imperium Eldarii i tak dalej. Jakby zniszczyło totalnie cywilizację Eldarii, jakby nie patrzeć. No i tak naprawdę zniszczyło to pierwsze, jakby tą pierwszą cywilizację ludzi kosmiczną. Też w pewien sposób. W sensie wiadomo, że Eldarzy to wywołali, ale dotknęło to też w bardzo dużym stopniu ludzkość. I potem Imperator się ujawnił i tak dalej. Nieważne, to nie jest teraz temat tej gadki. O podobieństwach mieliśmy rozmawiać. I ja tutaj mogę rzucić jedną rzeczą odnośnie Imperium z 40 i Imperium z Fantazjaka. I tutaj chodzi mi konkretnie o stylistykę niektórych rzeczy. Na przykład czaszki. No i tak. Świece. No to tak.
To wiadomo, to wiadomo, ale... Sztandary. Mamy sobie futurystyczne armie Space Marines, które jednak biegną sobie przez pole bitwy, kurczę, z sztandarem, na którym który wygląda tak samo jak sztandary z Fantaziaka, z tym, że zamiast Sigmar pisze na tym coś po wysokim gotyku o imperatorze ludzkości. For the Emperor, tak, po prostu. No na przykład. Te zwoje takie rozwinięte, zapisane rycinami, na przykład. I one są... Tak samo w fantazy możesz mieć ją, wiesz, przypiętą gdzieś tam do ramienia czy do pancerza swojego. Tak. A tu Space Marines ma ten sam zwój w zasadzie, albo taki sam jakby wizualnie zwój, piszący mu gdzieś tam też z ramienia, czy z paska, czy z boldera. To się chyba Święte Sigile nazywa? I to ogólnie w fantaziaku wiem, że one pełnią jakby rolę ochronną przed jakby mrocznymi potęgami. A w 40, znaczy nie wiem jak jest tam w przypadku akurat jakieś tam stricte Imperium, ale z tego co wiem to Space Marines, te ich zwoje, które tam mają przypięte, czy to są jakieś przysięgi albo jakieś, nie wiem, motta albo, coś jakby definiuje, coś za czym podążają, coś w tym stylu. Mhm. To na przykład w fantaziaku... takie na przykład oddziały Landknechtów, oni imperialnych oczywiście, oni mają poprzypinane na przykład modlitwy do Sigmara na tych zwojach. No to myślę, że na przykład... To jest forma ochronna. Mhm. No tak, oczywiście, że tak. No, ciekawy element jakby wspólny pomiędzy tymi uniwersami to są zwierzoludzie. Ponieważ w 40 zwierzoludzie występują. Ale oni tam działają zupełnie inaczej, z tego co wiem. Tak, oni są chyba neutralni, mają charakter. Tak, może... oni nie do końca są chyba wyznawcami chaosu, ale oni są często piętnowani jakby w Imperium. W sensie za odmienność. Znaczy tak, w sensie oni jakby... wydaje mi się, że oni nie osiągają aż tak spektakularnych rozmiarów. Nie ma tam chyba minotaurów albo jakichś tam centigorów. Tylko są po prostu ludzie, którzy gdzieś tam zmutowali. Wiadomo, no ludzkość jest tak ogromna i ten wpływ osnowy jest taki, że po prostu... mutacji się nie uniknie. Czy tutaj jest trochę medycyna lepiej rozwinięta, żeby tę mutację skorygować? Tylko problem jest taki, że ona chyba nie do końca jest wykorzystywana do usuwania tych mutacji. No właśnie na większości planet jest po prostu jak ten quest z Wiedźmina, wrzuć dziecko do pieca. Tak, coś takiego. I wracając, to był generalnie... świetny quest swoją drogą. Na Skellige. Tak, zdecydowanie. I to są po prostu jakby jacyś tam owłosieni, nie wiem, ludzie z rogami, z kopytami powiedzmy, z pazurami. Takich raczej normalnych rozmiarów, to są jakieś minotaury. I oni często też wiadomo, są bardzo piętnowani, dyskryminowani. No bo takie jest też społeczeństwo w 40, ale ci, którzy się jakby, nie wiem, wychowali na jakiejś planecie, która jest bardziej tolerancyjna, to często trafiają na przykład do Gwardii Imperialnej, której funkcjonują jako jacyś tacy, wiecie, shock troops, nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Czyli tacy, wiesz, wpadają, robią gdzieś tam rozpiernicz i jakby... taki jakiś, nie wiem, specjalizują się w jakiejś takiej, nie wiem, może bardziej dzikiej walce czy czymś takim, ale wydaje mi się, że jest powiedziane, że mimo tego, że jakby niekoniecznie są złe, tak jak zdecydowana większość zwierzyludzi w fantaziaku to jest jednak zło, tak w 40, jeśli zwierzę człowiek staje się zły, to jest to bardzo często w wyniku tego, jak jest traktowany. Często się zdarza, że właśnie przez ten jakby to wytykanie palcami, gdzieś tam wyzywanie albo po prostu wrzucanie dzieci do pieca, jak to już mówiliśmy, to oni często właśnie, często się zdarza, że wybierają chaos jakby ponad Imperium. To uprzedzenie i stygmatyzacja. Tak, tak. I też często, i też jakby nie pomaga im fakt, że przez swoją naturę jakby biologicznie są bardziej podatni na jakby wpływ osnowy i mutacje po prostu, więc to im też nie pomaga. Z innych rzeczy takich, jakby tak porównać powiedzmy
elfów i eldarów, no to... No to eldarowie to są kosmiczne elfy, tak? Kosmiczno-czarodziejskie elfy. Tak, ale i jakby ich kultura jest inna niż wysokich elfów. Mi się wydaje, że eldarzy to jest coś pomiędzy Ultuanem a elfami z Nagarod plus kosmiczny staw do tego. Być może, w sensie jakby tak właśnie porównać wysokie elfy i eldarów tych jakby z tych craftworldów, to oni, jakby wiadomo, wysokie elfy są aroganckie, mają się za najlepszych na świecie i tak dalej. Na pewno w niektórych dziedzinach są lepsi, ale... Co ty powiedziałeś, Człuczyno? Ale Eldarowie to jakby już wynoszą na totalnie inny poziom. Rasa, która de facto spowodowała sam swój upadek i przywołała jakby do istnienia Boga Chaosu, uważa, że ludzkość to w ogóle małpy, to jest w ogóle rasa podrzędna, że ich trzeba mordować. W sensie inaczej, dobrze jak ludzie giną, ale najlepiej, żeby to było tak, żeby nie ściągać ich uwagi, nie? Czyli tam jakieś tam pomniejsze oddziały gdzieś tam w lesie czy coś. Jeśli Eldarowie pomagają ludziom, to pomagają to w sposób sekretny albo manipulują po prostu ludźmi w jakiś sposób. I tylko wtedy, jeśli to jakby... Nie w pozycji interesem. Tak, tak. Znaczy wiadomo, że ludzkość też jest w 40 jest dużo bardziej radykalna. Tam wydaje się, że była jakaś tam historia o tym, że Eldarowie robili jakiś tam ogromny rytuał, który miał przywołać, jakby stworzyć im nowego boga, który miał tam bić się ze Slaaneszem. Ale akurat napotoczył się Space Marine tam z zakonu Deathwatch, czyli z zakonu, który się specjalizuje jakby w... jest odnogą Inkwizycji, którzy się specjalizują w eksterminacji, że tak powiem, Xenos. No i ten prorok tych Eldarów mówi, że dobra, możesz nas zabić, ale daj nam przynajmniej skończyć ten rytuał, bo to jakby to będzie dobre. No a on stwierdził, że nie, no że już... Cóż, no przeładował Bolter i zrobił swoje, nie? Więc jakby w 40 wszystko jest, mam wrażenie, bardziej radykalne. A na przykład w Fantaziaku elfy współpracują z ludźmi, założyły kolegia magii, śpieszyły z pomocą podczas wielkiej wojny z chaosem, potem podczas burzy chaosu, jeśli to uznajemy za kanon. Wiesz co, ja tu ci bym wszedł jednak w tę kwestię, bo nie uważam, żeby 40 była dużo bardziej radykalna we wszystkich względach od fantazy. I tutaj na przykład mogę wynieść ten, który sam przytoczyłeś trochę wcześniej, o tych zwierzoluciach i stygmatyzacji w Imperium jakby 40. I ja bym mógł jakby pokusić się o taką tezę, gdzie w fantazy wiele rzeczy może być analogicznych, ale przez to, że jakby społeczeństwo jest dużo bardziej zabobonne i boi się obcego, jest niedokształcone, niedoinformowane, to po prostu ta kwestia lokalna, powiedzmy, zwierzoludzi może być wyniesiona na wyższy poziom, jakby do tego stopnia, że jakby do stopnia nam znanego, tak? Ale geneza jakby może być podobna. Ja bym ci też tutaj wszedł w słowo teraz tobie, no. Bo ja uważam, że społeczeństwo w Fantaziaku wcale nie jest bardziej zabobonne niż w 40. No to jakby przytocz coś. Dla przykładu ludzie, którzy... W ogóle wszyscy ludzie, nieważne czy to jest jakiś chłop pańszczyźniany na jakiejś planecie feudalnej, czy to jest, proszę ja ciebie, mieszkaniec świata Kopsa, czy to jest członek Astra Militarum, na przykład uważają maszyny za swoistą jakby część jakiegoś tam boskiego bytu, boga maszyny, co nie? Dla przykładu. Nie wiedzą jak to działa. Uważają, ale że działa. Tak, ale działa. Kompletnie nikt nie wie o tym nic. Ludzie wierzą w demony, ludzie wierzą w zabobony na tych światach.
wierzą w tego Boga Imperatora. Kompletnie jakby wiesz, cała inność jest stygmatyzowana. Ludzie się nie znają właśnie na technologii, nie znają się na polityce, nie znają się na życiu. Są zamknięci jakby w jakiejś tam swojej bańce, która jest im narzucona z góry przez urząd imperialny. Znaczy ja tutaj jakby tu się zgadzam w pełni, bo 40 to nie są Gwiezdne Wojny, żeby to było super wszystko, wiesz, wszyscy super wyedukowani i tak dalej. Jakby ja to czaję, jakby rozumiem. Tylko że w sytuacji, w której mówimy o wielu planetach, o wielu cywilizacjach, które mają ten element połączony jakby Boga Imperatora, jest przestrzeń na to, żeby pewne jakby radykalne rzeczy miały miejsce, mniejsze lub większe. Pewne przepaści jakby wiedzy i technologii, jakby takiego rozumienia, powiedzmy, tych rzeczy. Też jest miejsce na to, żeby byli ekstremalnie ludzie, żyli w niewiedzy i w nieświadomości, byli zabobonni. I jest miejsce na to, żeby gdzieś tam ktoś miał większe pojęcie na ten temat. I chodzi o to, że Jeżeli można powiedzieć tak, że 40 to jest bardzo szerokie spektrum wszystkiego, fantazy, przez to, że to jest jedna planeta, jedne okoliczności przyrody, że tak powiem, są konkretne. Teraz, jeżeli miałbyś wziąć sobie po prostu krzywą Gaussa planet, układów z 40, jakby poziomu bycia zabobonnym i krzywej wynikającej z tego, jaka jest ogólna wiedza ludzi, powiedzmy statystyczna i tak dalej, jaki jest ich poziom jakby ksenofobii i tak dalej, to mam wrażenie, że fantazy nie wypada, nie odstaje od tego szczególnie. I jakby to bym wziął jako poparcie tego argumentu o tym, że to jest po prostu głęboki problem zwierząt ludzi w fantazy, powiedzmy. Może mieli nie zrównywać ze sobą. Może i tak. Dobra, są jeszcze w sumie dwie rzeczy, moim zdaniem, które łączą jakby mocno fantażyka z 40. Jedną są orkowie, którzy działają praktycznie tak samo. Nie powiedziałbym, ale kontynuuj. Jakby moim zdaniem mają jakby ten sam styl, też mamy tam te biało-czarne kratki na pancerzach, też mamy wielkie łag, też mamy Gorka i Morka, też mamy jakby wątek tego, że oni walczą, żeby walczyć, tak po prostu, bo im się to podoba, bo im zadawanie śmierci, umieranie sprawia przyjemność. No i rosną. Tak, i rosną zgodnie jakby ze swoją siłą, ze swoim wiekiem i tak dalej. Mówią w tym samym dialekcie. I są praktycznie tacy sami, moim zdaniem. Poza tam jakimiś mniejszymi odstępstwami. Jakby technologia orków 40. Technologia na autosugestii oparta nie funkcjonuje. Tak, jakby. Jeśli pomalujemy się na czerwono, to będziemy szybciej biegać. I to faktycznie działa w 40, jeśli chodzi o orków. Tak, tak. A czy orkowie generalnie, zasadnicza różnica jest taka, że orkowie są totalnie dużo bardziej odjechani w stosunku do fantaziaka. Znaczy, bo w fantaziaku nie mieliby jak być odjechani, bo najzwyczajniej no, realia świata na to nie pozwala. 40 razy bardziej. Generalnie... mam wrażenie, że w fantaziaku orkowie stanowią dużo mniejsze zagrożenie niż w 40. Powiedz to krasnoludom. No. W sensie mówię jakby inaczej, mówię to jakby porównuję aktualne settingi. Jakby nie jestem ekspertem totalnym w ani jednym, ani w drugim, ale wydaje mi się, że na przykład w czasach Karla Franca orkowie nie są aż takim śmiertelnym zagrożeniem, jak na przykład czasami potrafią być w 40, może gdzie oni tak mają, oni kontrolują naprawdę spore połacie galaktyki nieraz i są naprawdę groźni, zwłaszcza, że mają jakieś tam gigantyczne mechy ze złomu zbudowane. Oni sami są nieraz okuci minionem jakiegoś złomu, metalu, z wielkimi szczypcami jakimiś zamiast rąk, czy czymś takim. Może i tak. No, dobra, nie zostawajmy przy orkach. To prawda. Osnowa. To samo. To się inaczej nazywa. W sensie chodzi o to, że jakby jest sobie domena chaosu w tym i w tym świecie. I to jest jakby podobieństwo, ale moim zdaniem jakby... Ja dokładnie nie wiem, jak wygląda Osnowa w 40. W sensie mi się wydaje, ja mogę mówić teraz głupoty,
ale osnowa w 40 to jest jakby wymiar, w którym nic za bardzo konkretnie nie ma poza jakby duszami i emocjami, prawda? To jest jakby pusta przestrzeń. Czy nie? Wiesz co? Nie, znaczy, to znaczy, wszystko to, co znamy z chaosu, tam istnieje, tylko nie jest fizyczne. I w 40 w ogóle jakby mam wrażenie, że osnowa jest trochę bardziej szeroka, że tak powiem, niż w fantaziaku, bo w fantaziaku, jak wchodzisz do domeny chaosu, no to jesteś już zgubiony, nie? De facto. Znaczy, pomijając jakieś wyjątki, ty jesteś zgubiony, to prawdopodobnie od razu się to skończy jakąś mutacją, albo obytaniem przez demona, znaczy, albo czymś takim. Gotrek wszedł i wyszedł. No ale on był... To jest... Wiadomo, kim on jest w tym uniwersum. Ja bym powiedział, że przeważnie jest się na czyimś podwórku, kiedy się wchodzi do domeny chaosu w Fantazji. Tak, to prawda. Mała szansa, że znajdziesz się gdzieś pomiędzy. Wysoka szansa, że znajdziesz się na terenie czyimś. A jak się znajdujesz na terenie czyimś, to te tereny już są dosyć dobrze opisane, każdego z bogów oddzielnie. Tak, no w sensie, bo w Fantaziaku, jak sobie wejdziesz przez jakby bramę polarną, to jakby znajdujesz się w czymś, co można nazwać niby fizycznym w teorii trochę światem. W sensie on jest jakby zbudowany z emocji. Chodzisz nogami po gruncie. Tam nie działają niby, wiesz, prawa fizyki z naszego świata, prawa grawitacji z naszego świata, ale jednak chodzisz po gruncie i widzisz, że tam coś jest. Tu stoi jakaś, nie wiem, wielka wieża Sincha, tu są jakieś bagna Nurgla czy coś takiego. A w 40 to jest jakby mi się wydaje... Odbicie niby pustki, odbicie przestrzeni kosmicznej, tym, że działającej w pokraczny sposób. Znaczy generalnie w 40, to co mówiłem wcześniej, czyli osnowa się wydaje trochę bardziej szeroka, w stylu możesz wejść do osnowy, jeśli masz, nie wiem, statek na przykład wchodzi do osnowy, jeśli jest dobrze wyposażony tam w to pole Gelara i tak dalej, to nie jest tak, że od razu, nie wiem, zacznie, czy zostaną opętani, nie? Czy coś w tym stylu. Jest trochę, troszkę mniejsze szanse jest w 40, że jakby od razu spotkasz, nie wiem, demony chaosu w tej osnowie. Znaczy wiadomo, że ona też wypacza. I to momentalnie, ale niekoniecznie musi się to od razu równać z spotkaniem stricte z demonami konkretnych bóstw i to też jest jakby kwestia tego, że to też zależy w jakich okresach się to dzieje, bo na przykład na początku na przykład tej serii książkowej Herezja Horusa, to tam jakby wszyscy sobie zdają sprawę, że osnowa jest niebezpieczna, ale nikt tak naprawdę nie bierze demonów na serio, bo po tym jak się narodził Stanesz i on był przez chwilę najpotężniejszy w tej osnowie, ta osnowa się na jakieś tam kilka tysięcy lat uspokoiła, czy tam kilkaset. I nie działo się tam wiele. I dlatego na przykład jak w danym okresie, kiedy na przykład nie ma jakiejś dominującej potęgi w osnowie, albo nie ma walki, to ona się może wydawać dość spokojna. I też w 40, o to jest właśnie ciekawe, że w 40 nie tylko jakby chaos występuje w osnowie. Bo istnieje coś takiego jak Enslavers chociażby i to jest taka już bardziej, trudno to nazwać, bo to jest coś w stylu bardziej rasy Xenos. Bo to są jakby takie ogromne unoszące się takie larwowate stworzenia psioniczne, które jakby... Jeśli generalnie jeden się znajdzie poza osnową, to dana planeta już jest praktycznie zgubiona. Bo jakby oni tam opętują jakby... Nie pamiętam tego dobrze, nie przytoczę tego dobrze. Oni tam opętują psioników swoją jakby mocą. I tam nie wiem, nie pamiętam czy oni chyba wykorzystują psioników, żeby przywoływać jakieś tam portale, które przywołują więcej tych enslaversów. I oni tam też używają tych psionicznych mocy w ogóle jako broni i tak dalej, ale to nie jest stricte chaos, nie działają stricte z chaosem, to jest jakby osobna siła, nie? Znaczy ja tutaj bym trochę... Znaczy ja bym tak w ogóle w 40 aż tak nie wchodził. Ale to jest jakaś różnica, wiesz o co mi chodzi. Mhm. Ja bym odleciał jednak, bo
Ja nie wiem, czy mamy czas na to, żeby odlecieć. Ale tak odrobinkę, wspólnie. No dobrze. Trochę się odniosę do tego, co Konrad powiedział. Ja bym powiedział tak. Fantazy, wchodzisz do domeny chaosu. Chodzisz po ziemi, oddychasz czymś. Coś ma wagę, tak dalej. Jakby są pewne widełki tego, jak to działa, że ty tam wchodzisz i nagle nie eksplodujesz. To jest jedna rzecz. Więc jakby są tam pewne zasady, mogą działać inaczej, może to działać w sposób niewyjaśniony, ale działa. Jest spoko. Poruszasz się tam pieszo, konno, jak zwał, jakie okoliczności przyrody zaistnieją. Ja nie uważam też, że wejście do domeny chaosu jest tożsame z instantowym byciem opętanym albo z instantowym byciem pożartym czy coś, bo w ramach samej domeny chaosu są pewne jednostki, które tam się przemieszczają, walczą ze sobą, tak jak bogowie chaosu ze sobą walczą. No i teraz masz demona chaosu, który walczy z innym demonem chaosu na pograniczu ziem bogów chaosu. Na nich też działają jakieś prawa. Zadają ciosy sobie, upadają na ziemię, albo coś leci w przestrzeni. Jakaś jednostka latająca leci w przestrzeni. Porusza się z pewnymi prędkościami i ma pewne ograniczenia w ramach tej domeny. Dotyczą te same ograniczenia postaci gracza w tej domenie. No wiadomo, postać gracza w tej domenie jakby no jest podatna na różne wpływy różniaste, no bo encounter jest dookoła nimi najeżony. Teraz jak sobie pomyślę o tym, że bohater fantazy wchodzi tam, coś się dzieje, ma jakąś przygodę, wychodzi stamtąd, powiedzmy ma, nie wiem, chorobę psychiczną, albo musi spędzić w pewnym wariatkowie pewien czas, albo musi odbyć operację usunięcia dodatkowej kończyny. Okej. Jakby można to wziąć na klatę. I teraz przez to samo przelatuje statek kosmiczny, który ma pole siłowe, który przelatuje tam z dużo wyższymi prędkościami. Jest dużo lepiej uzbrojony, a raczej uodporniony na wpływy tego miejsca. Inaczej tam działa pewnie czas, inaczej tam działa pewnie przestrzeń, tak? Światło Imperatora się otwiera, powiedzmy, nawigator to widzi, wlatuje w jednym miejscu, wylatuje w drugim miejscu. Jakiś czas tam spędza. Czyli tutaj to pojęcie czasu i przestrzeni, jakby wlotu, wylotu i tak dalej, to wszystko się klei, moim zdaniem. I to wszystko się klei w jednym i w ramach jednego i w ramach drugiego. Moim zdaniem. Znaczy mi się w ogóle wydaje, że jakby w Immaterium w Osnowie z 40 też mi się wydaje, że może istnieć coś na podobieństwo tej domony chaosu z Fantaziaka. W sensie, bo w 40 mamy demony, które istnieją jakby w fizycznej formie, prawda? Tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że ty przelatujesz nad tym dużo wyżej na przykład, lecąc statkiem kosmicznym. Ty tego nawet możesz nie zauważyć tego w tej domenie chaosu, będąc wiesz, przelatując przez tą Osnowę, ale jakbyś się tam zatrzymał i pikował w dół, to może byś tam doleciał do któregoś z królestw bogów chaosu. No i właśnie o to mi chodzi, co nie? Że takie coś może faktycznie istnieć i to prawdopodobnie działa na takiej samej zasadzie. I w Fantaziaku jakbyś jakimś cudem też, nie wiem, wziął statek kosmiczny w Fantaziaku, skądś. Jakoś wyczaił coś takiego. Z Baron Hills. O Jezu. Nie. Po prostu zakładając sytuację, że istnieje statek kosmiczny, czy jakaś inna rzecz, która pozwala się przemieszczać na podobieństwo statku kosmicznego, i byś wleciał do tej domeny chaosu, to po jakimś czasie jakbyś leciał, to też byś jakby trafił, mi się wydaje, do takiego jakby Immaterium z 40, czyli tam jest jakby pustka, tam sobie latają dusze, tam sobie latają emocje, ale poza tym jakby nie ma tej takiej fizyczności. Możliwe, ale też a propos właśnie tych podróży przez Osnowę, to tak, taka mała, że tak powiem, jeszcze wstawka, bo w 40 Eldarowie do jakby podróży kosmicznych i nie tylko kosmicznych nie używają Osnowy, tylko używają Webway. To tak jakby trochę innego takiego Pocket Dimension, który jest takim po prostu zestawem ścieżek, który pozwala im na przykład wybudują set portal,
i mogą sobie przejść na przykład na drugą stronę portalu, nie? Przez ten webway. I w Fantaziaku też coś takiego istnieje. O. U elfów. O proszę. No, na przykład elfy mają te swoje ścieżki tam pozostawione przez pradawnych, które na przykład, wiesz, leśne elfy, to jest Imperium, nie? Slaureron. Wchodzisz sobie do drzewa i wychodzisz na przykład już w blisko Reiklandu, nie? W takim stylu. I też czytałem ostatnio w bodajże w archiwach Imperium, że w stolicy Laurerorn, tam w Dragwaldzie, jest sobie normalnie portal na Ultuan, tylko jest nieaktywny. O proszę. No to ja o tym akurat nie słyszałem nigdy. No widzisz. Dobra, bo też nie czytałem. Słyszałem o tym. Odlatujemy, a przekroczyliśmy już bardzo ten czas, który mieliśmy określony, więc nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania odnośnie tego tematu? No jeszcze, wiadomo, że można jeszcze porównywać na przykład Necronów i Tomb Kingsów, no to tak, to oczywiście. Ale nie mamy na to już za bardzo czasu, poruszyliśmy chyba mniej więcej wszystko, co chcieliśmy, tak mi się wydaje. Ja bym powiedział w ramach naszej i wasze, żeby osoby oglądające mogły się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Tak, to oczywiście i do tego zapraszamy i będziemy się do tego odnosić. No i co? I w takim razie chyba w tym odcinku mi się wydaje, że to tyle. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję też widzom. Zapraszam do innych materiałów i do kolejnych odcinków Młotcastu, które będą się pojawiały. Niedługo też Młotcast prawdopodobnie pojawi się na Spotify'u. Przynajmniej taki jest plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam jeszcze na Patronite'a, tak jak zawsze, gdzie za wsparcie mnie możecie otrzymać całkiem fajne fanty, w tym dostęp do Discorda, czy do pisanych przeze mnie scenariuszy, do ankiet. Możliwe nawet, że będzie możliwość zagrania z nami na którejś sesji gościnnie, ale to na razie jest przyszłość. I dziękuję za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w innych materiałach. Hej, hej. Na razie. Na razie.